Jedną z najpiękniejszych tradycji noworocznych jest koncert wiedeńskich filharmoników. Swój koncert wiedeński w wykonaniu młodych artystów scen muzycznych Wrocławia przygotował Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Bawimy się w Zambrowie na specjalnym koncercie wiedeńskim, który przygotowaliśmy dla zambrowiaków i gości. Serdecznie Państwa zapraszam na inne imprezy przygotowane z okazji karnawału 2016 roku. Chcemy nawiązać do tych tradycyjnych koncertów wiedeńskich, także jak najbardziej zabrzmią utwory Johanna Straussa, pięknie w wykonaniu instrumentalnym, ale również zaśpiewamy arie i duety ze znanych operetek wiedeńskich. W programie pojawią się operetki takie jak Zemsta nietoperza, Księżniczka Czardasza, Wesoła wdówka oczywiście, także kompozytorzy, którzy wspaniale komponowali muzykę wiedeńską, to Strauss, Lehár czy Robert Stolz. Właśnie utwory tych kompozytorów będą mogli widzowie usłyszeć podczas naszego koncertu. Dodatkowo zaprezentujemy także muzykę może troszkę bardziej lekko przyjemną. Będzie to na przykład Moon River Henry'ego Manciniego, aby publiczność nie czuła się zbyt monotonnie po prostu. Myślę, że jest to przede wszystkim piękna melodyjność, melodie, które od razu wpadają w ucho, które długo nucimy po wyjściu z sali koncertowej. Współpracuję z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, występuję na koncertach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, właśnie organizowanych przez to forum. Forum jest jakby, filharmonia przeniosła się do nowego budynku i zmieniła swoją nazwę z filharmonii właśnie na Narodowy Forum Muzyki.
Koncert wypełniony utworami muzyki klasycznej, a przede wszystkim walcami i marszami Johanna Strausa, to początek muzycznego karnawału w Zambrowie. Na karnawał zambrowski 2016 roku przygotowaliśmy również koncert pani Haliny Kunickiej. Zapraszam 21 stycznia na godzinę 18 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie oraz koncert karnawałowy w wykonaniu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Dokładnie 17 stycznia o godzinie 16 odbędzie się koncert na sali widowiskowo-koncertowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. A więc karnawał rozpoczynamy koncertem wiedeńskim. Serdecznie Państwa zapraszamy do Zambrowa. Sklavi